Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na moim kanale pojawi się gra One Page Rules. Obiecywany długo Battleport w końcu się pojawia. Ze mną jest Rafał i Bartek. Chciałem powiedzieć Bartek. Którzy, jak widzicie po koszulkach, propagują system One Page Rules. Powiedzcie mi, co dzisiaj będziemy grać? Wiemy, że już na 2000 punktów, ale co dzisiaj będziemy grać i jakimi frakcjami będziecie grać? Gramy w Grimdark Future, czyli to jest ten większy system, ten na całe oddziały. Ja wystawiam kosmiczne elfy, czyli High Elf Fleets, a Bartek? A u mnie orki, które są goblinami, które są stylizowane na komuchów. Na komuchów. Revolution, da Revolution robisz. Dobrze, gramy oczywiście na dużym stole, czyli 6 stóp na 4 stopy, 183 na 122. Ustawiliśmy teren, który mam nadzieję, że Wam się spodoba i będzie to dosyć ciekawa rozgrywka. Zobaczymy, czym się różni OPR tak naprawdę w Battleporcie od 40. Zapraszamy. Ok, gramy scenariusz podstawowy, czyli walka o znaczniki. Przed grą wylosowaliśmy ich liczbę, K3 plus 2, więc mamy 4 znaczniki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Znaczniki zajmujemy na końcu rundy w promieniu 3 cali. Przy czym ważna rzecz, po zajęciu znacznik pozostaje przy graczu, nie trzeba go pilnować, żeby skorować. Jeżeli obaj gracze są, jednostki obu graczy, które nie są shaken, są przy znaczniku, znacznik jest neutralny, niezależnie od ich liczby. Czyli jeżeli jeden goblin dycha przy znaczniku, a ja mam tam kilka swoich oddziałów, to nadal walka o niego trwa i znacznik jest neutralny. No i ten, kto więcej znaczników zajmie na koniec czwartej rundy, bo gramy 4 rundy, to wtedy to wygrywa. Tradycją taką, no, świecką tradycją OPR-a jest, że gracze umawiają teren przed grą. To pozwala uniknąć masy problemów i zarazem poprawia świadomość. Tak. Te trzy elementy terenu są impassable i lost blocking, czyli nie można przez nie przejść i blokują pole widzenia. Dalej. Te kontenery oraz te, poza tym, gdzie są dwa, gdzie są jakby dwie warstwy kontenerów, one mają zasadę elevated, czyli można na nie wejść wydając 3 cale. Mają też wysokość 4, czyli mają fizycznie wysokość 3, dodajemy, czyli mają wysokość 4 i blokują line of sight. Ten kontener, znaczy te tutaj, gdzie mamy dwa kontenery, one mają wysokość, w sensie trzeba wydać 6 cali, żeby tu wejść, tak? Czyli tutaj wchodzimy o 3 na pierwszy i o 3 na drugi. Mają wysokość 7, jeżeli chodzi o na potrzeby line parametr, of sight. Tak. Parametr wysokości. Parametr height mają wysokość, tak. Dalej. Wzgórza, czyli te trzy, one są lost blocking po obwodzie. Czyli jeżeli jestem za wzgórzem, to mnie nie widać, na wzgórzu już mnie widać. I ponieważ nie chciało nam się mierzyć tak organicznych kształtów, tak, to uznaliśmy, że są płaskie. Tak. I przy wchodzeniu są trudny teren. Co to jest trudny teren? Trudny teren spowalnia i w aktywacji można się ruszyć maksymalnie o 6 cali. Wyjątek, zasady, oddział z zasadą Strider albo z zasadą Flying. Przy schodzeniu nie są trudnym terenem. I dalej, jeszcze mamy barykadki. Tak, jeszcze barykadki. Barykadki nie blokują line of sight, nie blokują ruchu. Nie można na nich kończyć ruchu, no bo to jest niepraktyczne, modele pospadały. I jeżeli jesteśmy w calu za taką barykadką, to oddział ma cover. Co to jest cover? Cover daje plus 1 do obrony. Przy ataku strzeleckim, przy walce wręcz nie. I ostatnie elementy to są budynki. One mają piętra, na piętro też można wejść wydając 3 cale ruchu na pierwszej i kolejne 3 cale, żeby wejść na drugie piętro. Wiadomo, że są innej wysokości niż kontenery, ale tego też nam się nie chce mierzyć, więc dla poprawienia fanu znaliśmy, że mają dokładnie tę samą wysokość. Też 3 cale, żeby było prościej. dużo rzeczy umownych ogólnie. Można tak powiedzieć. Ten wzór line of sighta pozwala na takie rzeczy. Parametr wysokości jest de facto wirtualny, bezjednostkowy, więc można sobie tak to uprawić. Tak, czyli gramy na 2D los, tak to się fachowo nazywa, czyli liczymy po prostu odległość od podstawki. Jeżeli nie przechodzi ona przez nic wyższego od nas albo równej wysokości, to się widzimy. Jeżeli przechodzi przez coś wyższego lub nie, to wtedy, znaczy wyższego lub równego, to wtedy nie widzimy. Tyle. Dobra, Bartek wygrał rozstawienie, więc będzie się pierwszy aktywował. Dobrze, to teraz Cię zaskoczę, słuchaj, zaskoczę Cię na pewno. Nie spodziewałeś się tego zupełnie, bo ja to po prostu wiem. No, mogę się swobodnie ustawiać jak chcę i się ustawię. A to Twój pierwszy ruch, tak? Dokładnie. Ustawię cały ten oddział potężny. Z uwagi na te kamulce, oni będą stali jak Cię mogę. Ale jest cena, którą jesteśmy gotowi zapłacić za klimat. Tak. I
magiczny token zielony. Dobra. Mamy naprzemienną aktywację, więc aktywuję też raz ja jeden swój oddział, aktywuję swoją artylerię, czyli support artillery. Jesteś w zasięgu, atakuję twoich boss bikerów. Mhm. Rzucam trzema kosteczkami, trafiam na 3 plusie. Trafiłem raz, natomiast to, one mają zasadę blast 3, więc trafienie jest mnożone razy 3 do liczby modeli, więc Bartek sejwuje 3 trafienia bez AP. I to są bikerzy, 3 trafienia na 4 plusie wychodzą. No patrz, czyli jedna rana. Czyli jedną rankę. I czyli artyleria niewiele ci zrobiła. Niechaj dostanie ten. Okay. I teraz twoja aktywacja. Teraz coś mi naszło. I sprawdzę, czy to coś, co mnie najdzie, to ciebie najdzie. Nie. Myślisz, że nie? Nie. Też tak myślę. Specjalnie. Wiem, ja wiem. Oni też mają fasta, więc nie dobiegną. Ale możesz podejść, stań tutaj. Aha, tak, tak. I zostaw mi resztę. Doskonale rozumiem, co masz na myśli. On jest na wzgórzu, więc zgodnie z naszymi ustaleniami nie jest... Nie dostaje bólu z powodu trudnego terenu. Tak, schodząc, schodzi 12. Bez stridera. Mówiliśmy się, że są bez elevated, wzgórza hehe są płaskie. Tak. No to całe 12 cali może sobie śmignąć. To ja podejdę swoimi elementolami. Tutaj. Oni amunicji nie wzięli dzisiaj, tak? Tak, oni tylko wyglądają. Oni walczą wręcz, mają shield walla. Tak kończy ich aktywację. Teraz twoja. No to co, to w takim razie walkery będą szły naprzód. Na luzie mogę się tu wkitrać. I się wkitam. Z zapasem. Z zapasem, ale żebyś mnie przypadkiem nie widział, nie? Dobra. Teraz muszę się przemieścić tak, żeby nie być 12 od ciebie, bo to będzie bolesne. Strasznie. No, ale jak będę tu, to ty mnie postrzelasz. To też ci nie pomoże. Więc to jest słabe. Wiem. Ja tam nie wiem, mi się podoba. Więc swoim Allied Protectorem ja się po prostu przemieszczę bliżej znacznika. Tylko jeszcze zmierzymy, czy ci panowie mnie tu nie sięgną. Nie, nie ma takiej opcji. Więc on ma w zasadzie veryfaz, więc może się poruszyć o 20 cali, więc tutaj ruszam się 4. Mhm. I jeszcze 16, to komfortowo mogę znaleźć się tutaj za osłoną, no i tutaj sobie potwierdzamy, sięgnę, tak? Że jesteś powyżej 16, nie? Tutaj widzimy, że oni nie dobiegną, co najmniej nie w tej turze. Dobra. To kończę jego aktywację. Co, zaskoczę cię. Zaskoczę cię strasznie. Mogę sobie wejść tam i teraz sobie wejdę tam, tylko stanę o 3 cale minus włos. A żeby zajmować znaczenie. Dokładnie. No, zobaczmy, jak te 3 cale tutaj się mieszczą. No jeszcze z zapasem mogę się tu zakitrać. Na luziku. Na żurze. Dobra. Teraz pytanie, czy ty ruszając się o 6 cali? 6 cali jesteś w stanie... Te znaczniki znaczy, że aktywowany jest, tak? Tak, żeby po prostu pamiętać. Nie który oddział się ruszy, a który jeszcze nie. One są dwustronne jakieś? Nie. Po prostu. Znaczy, kolor zostaje na drugiej stronie. Sprawdźmy 6 cali, to jak podejdziesz, to mnie zobaczysz. To mi się niespecjalnie podoba. No. Więc muszę się stąd ruszyć. Wystawiłeś się i uciekasz w panice. Nie, paniki jeszcze nie, bo jeszcze mi nic nie zginęło, więc... Paniki jeszcze za szybko. Tak, widzisz piłę zza kontenera i na. Nie, powinieneś i sprawdzić, co to za piła. Tak. To by było... To by było krótka. Krótka piłka. Piłka. Krótka piła. Aż takie dobre są walkery orkowe? Wręcz... Moje walkery są bardzo wręcz. Mają 8 kości na czwórkach za P4, więc to otwieracze do puszek, więc na niego akurat idealnie byliby w sam raz, żeby go skasować. Tak na hubs. No, pewnie tak. Potem jeszcze przegrane morale, test na rauta i na 3 plusie się zdaje, ale to może być trudne. Dobra, ale ty nie masz tych strider. Nie mam. To może ci nieco utrudnić. Więc ja się przesunę o 6 cali.
Na wzgórze? Na wzgórze. Zabiorę ten bardzo klimatyczny kamień. No, kamyczki przesuwamy, tak? To jest tak, po prostu dekoracja. Jest ja jestem na trudnym, tak, jestem na trudnym, więc biegnąc 12 nie dobiegniesz do mnie, bo mam cechy, nie masz cechy Strider. Ja otworzę ogień, tylko jeszcze muszę zmierzyć, czy tutaj sięgnę. Sięgam, czy 24 są. No, bo jesteś tak na podstawie. Jeszcze musimy sprawdzić beurem spocenia, czy będę widział dwóch czy jednego. Dwóch, tak? Zobacz. No moje dwóch, no. Tak dwóch. Czy czyli nie będziesz miał covera za... No dobra, i tak jesteś w coverze, bo jesteś siedzisz w coverze. Nie atakuje, więc... Dobra, ja mam tak. Rzucam. Mhm. Mam sześć ataków. Trafiam na trójkach, mam AP 1 i na szóstce mam rending, czyli wtedy AP wynosi 4. Szóstek nie, tak? Szóstek nie mam, poprawnie statystycznie, 2 trzecie weszło, 4 save'y, AP 1, AP ale 1. Cover, czyli... No to co, na 3 plusie. Tak, na 3 plusie. Dobra, już jedna rana. Jedna rana. To w takim razie ja się przesunę tymi panami tutaj. Ponieważ ty ich takich nie widzisz. I że jestem. Handlu jestem. A dlaczego nie strzelasz nimi? Nie widzisz co? Nic? Nie po sięgasz, pierwsze, nie widzisz. Oni mają 18 sali zasięgu. Aha, okej, czyli nie mają nic zasięgu po prostu, okej. Więc tak czy siak, nawet w momencie, kiedy ten walker uciekł, to już temat strzelania się zamknął. Ponadto umówiliśmy się, że ściany są ścianami, więc... Dobra. Nie widać, po prostu sobie zająłem pozycję. Do której będziesz strzelał? Tak, za które to będę strzelał. Na razie stoję i grożę. Groźnie stoisz. Jeszcze zmierzmy. Tutaj wychodząc 6 i schodząc 6 jesteś maksymalnie przyznać się tak, ale ruszając się biegiem też podobno odległość pokonasz. Tykamy się miareczkami, no homo. 12. Czyli dotąd. Dobra, powiedz tym. Co? Ustawię ich tu. To czy jesteś w stanie którymkolwiek z tych walkerów dobiec? Pomiesz ty sam czy najlepiej. Jestem w stanie ten dobiec. Tak. Jak ich pykniesz tu. Tak. Walkery mają 12, więc wyginamy śmiało ciało. No i jeszcze proszę o milimetr. Wystarczy. Proszę bardzo. I wystarczy. Dobra, jeszcze tego drugiego mi tu powiedz. Ten to myślę, że ma jeszcze dalej, wiesz? Tak, tak. Więc zadanie geometryczne. No to bez ludzi, na luziku. No, czyli przesuwam. Pół centymetra do tyłu. I tyle. Zakończę aktywację. Chociaż nie, poczekaj. Jeszcze muszę zmierzyć 18 od tych cieciów, ale to raczej komfortowo. O nie. Z zapasem. Stąd 18 nie ma. Z zapasem. Dobrze. Dobrze się opamiętałem. Tyle. Słuchaj, ci panowie pobiegną se tu. Pod osłoną walkerów. Nie mogą bezpośrednio pod osłoną walkerów. O, ale i tak ściana, więc obok. Koniec aktywacji moich, baw się. Czyli to jest do końca, tak? A tamci? No właśnie, jeszcze tych masz. Zapomniałeś o tych. No chyba, że tak specjalnie tutaj koniec aktywacji moich, żeby... Prowokujesz mnie. Zaraz zaskoczyć. Nie, ja serio nie zapomniałem. 3 cele. I jeszcze 17. A czemu tak tyłem wyjechałeś? Tak specjalnie? No nie ma znaczenia, facing akurat. Aha. Tego. Dobra, to jest w 3 celach jakby co. I tyle jakbyś chciał strzelać, to i tak byś strzelał też. Dobra, to kończę aktywację APC-a. No i niby motorki. Zepsułeś mi zupełnie zabawę. Czekaj, czym biją te twoje zielone Stingerzy? Aktywistki? A2 Poison Reliable. Czyli poison. Oni łącznie mają 10 kości, trafiają na dwójkach. I Poison, czyli przerzuca 6 na obronę. Ignoruję regenę, ale to akurat nie ma znaczenia, ponieważ regena na nich. Ja się oczywiście do nich nie zmieszczę, prawda? W ruchu. No, tak mierzyliśmy. Szkoda. I też masz fasta na nich. Mhm. Tutaj się znosi, nie? A ten twój bohater? Ma very fasta. Ma very fasta. 20 co nie. Powiedz mi, jak daleko jesteś w stanie pobiec? Zmierzyłbyś ze swojej strony te twoje zielone aktywistki, gdzie dobiegną? Omijając tego typa? Tak. Jak daleko to dodam, że tutaj oddziały muszą zachowywać cal odstępu także od swoich. Mhm. Chyba, że szarżują. To ale... wtedy w tego, w którego szarżują, nie muszą zachowywać cal odstępu, tylko wtedy włożą w kontakt.
Ta najbardziej skrajna dobiega tak dotąd mniej więcej. Więc... Dobra, czekaj. Chcesz jakąś linię demarkacyjną, to... Dobra, no to jak tak ustawisz, to się umawiam, że nie sięga. Czyli znowu gramy na taką fair play zasadę rule of intent, czyli zamierzone było tak, żeby nie sięgały. Tak. Jak sobie tak powiedzieliśmy, to tak się trzymamy, także... Panowie mają fasta, więc mogą sobie pojechać dalej, ale nie pojadą. Do 16, dalej. Ale nie pchają się w gips, co najmniej nie w pierwszej rundzie. Czekaj, ten był. A tak, jeden był rano. Tak. Dobra, ja tu sobie zmierzę. Mhm. Czy są w 20? Nie są, niestety. Przykro mi bardzo. To jest 20. No niestety. Nie ma nad podstawką. Brakuje ci tak na 5 mm max. Szkoda. Szkoda. Mało brakowało. Dobrze wymierzone, a nie mierzone, nie? Zgadza się. Na oko. Geodezja na... Geodezja typu antycznego. Na oko będzie dobrze, nie? Precyzyjnie. To musieli kosmici robić. Tak. Teraz nie chciałbym się znaleźć ani w 12 od tego walkera. To jest mała strefa, wiesz? Tu. Nie masz dużo ani w 16 od tych ziomków. Ja sobie troszeczkę podejdę. To jeszcze potwierdzę ze swojej strony, czy... No wierzę ci nas. No to jeszcze raz, od tego 12 nie ma, tego typa, on tam jest głęboko zakitrany, więc no nie, on 17. Na pewno nie sięga. Ale poczekaj, i ci w linii prostej 16, co tam? Czekaj, uspokój się, ale wokół winkla zawijaj, a nie wokół obiektywu. Tak, faktycznie, bo obiektyw jest niższy obiektywu. Nie? Jasne. Nadal tak. Masz 13, już widzę tutaj na tym. Okej, okay, dzięki. No to jest prawda kamery. Cofnij się o cały piękny cal. Do 14 ma ruchu? 12. No 12. To nie, jak 13 cel nie urządzę przecież. A, już ten. No. W tą stronę 13. Okej, okay, myślałem, że do mnie, ode mnie. Patrz, 13. Jest 16. No, to jest równo. W tym momencie jesteś na krawędzi mojej podstaweczki. No to... Troszeczkę tak. Milimetr wstecz. Świetnie. Jesteśmy po zielonej stronie mocy. Nie. Dobra. To moi są po zielonej stronie mocy. Dobra, i teraz tak, musimy sprawdzić, czy ty... Może jakąś walkę w tej pierwszej rundzie zrobimy? No specjalnie to ustawialiśmy, żeby nie mogły. No to co? Nie, nie. Co myślisz? A zmierzyłeś przyjacielu sympatyczny z tej strony? Poczekaj. Zrobimy sobie dwa punkciki do zagięcia. I ten ziomek i tu. Jest 16? No jest 16. Biegaj. No to nie namierzyłeś. Biegaj. Co z rozkoszą wykorzystam i dobiegnę. Kto by pomyślał? No ale dobiegnie jedna, nie? To powiem tak, jeżeli jesteś w dwóch calach od wroga w szarży, to wtedy też możesz bić, więc nie trzeba, okay. Nie wszyscy muszą być w kontakcie. Można się ustawić, przynajmniej te małe rzeczy mogą się ustawiać w dwóch szeregach. Tak. Szereg. Okay. Tak, dokładnie. Ja teraz mierzę pojedyncze, bo tu trochę ma znaczenie najczęściej. Ale chociaż się obróćcie przodem do wroga, nie? Tak, trochę szacunku. Szacunku. Oczywiście, a to jeszcze możemy szybko wspomnieć o zasadach koherencji, takie coś takiego też mamy w OPR-ze. Koherencja działa tak, że każdy. Że jest. Że każdy model musi być minimum jeden cal od dowolnego jednego. Musi mieć kolegę. Ze swojego, tak, kolegę w jednym calu. I oczywiście ci są w base kontakcie, żeby zrobić szarżę. Wszystko towarzystwo jest dwóch, ty się dostawiasz. Właśnie, dokończę tej koherencji. Minimum cal od minimum jednego modelu i 9 cali od wszystkich innych członków oddziału. Więc jak ktoś chce zrobić konga line, długą linię, to maksymalnie 9 cali. Okay. Plus minus podstawki. Tak jest. Szarża, tak. Nie wykonałem szarżę, czyli dobiegłem. I teraz tak. Bartek dostawił się do 3 cali po to, żeby zmaksymalizować kontakt. Ja teraz będę atakował. Każda z tych pań ma 2 ataki, więc łącznie to jest 10 kości. 2, 4, 6. Już tych dwóch nie obracam, bo z mieczami o niego zahaczasz. Dobra, i teraz tak. Oni mają zasadę reliable, co oznacza, że trafiają na 2 plusie. Więc nie chcę jedynek. Wysadzę fartownie, więc wybacz, wszystko weszło. Dobra. I teraz ty rzucasz save'a, masz z tego, co kojarzy, 4 plus. To smacznego. Jedna rana. Ojoj, przykro mi. O nie. Zagiął statystykę. No niestety. Słuchaj, więc one teraz zostały zmasakrowane. Teraz powtórz, co mówiłeś o zielonej mocy. Tak. Nie zabiłem nawet jednego i nie zostaną zdymuchnięci. Dobra, to teraz się zaczyna. Teraz to możesz oddać, tak? Oczywiście, raz mogę oddać i jest tego, o Jezu, jak skorzystam. Tutaj w przypadku tych boss bikerów, to niestety logistyka tej kości jest bardzo duża, bo mam, po pierwsze mam ultra klały. Dobra, to przygotuj wszystko. Dobra, rzucił tymi najwyższym AP, to już wystarczy. Wiesz co,
Ja będę wszystkim rzucał. Przygotuj wszystko, po prostu wiesz, te od emocji. Nie, rzuć, to jest, oni mają 5 mundów, to szybko tego, nie przedłużaj. Ultra klały to już prawdopodobnie wystarczą. Nie, nie wystarczą, bo są 4. Po jednym? Po jednym. No to co, 4 z AP4. Dwa trafienia. Yep. AP4, czyli szóstki. Smacznego. Dwie spadają. Mhm. Teraz kolejne są... Na czym jest większa AP? Beast Joe. No, Beast Joe, no to już będzie... Boss ma 3 i później każdy z nich ma 3, więc... W sumie 12. True. Nie wybieramy trójeczki. Trójeczka, wszystko. O Jezu. Jeszcze jakaś kostka? Jeszcze tu leży jedna, też na czwórce trafiająca. Dobra. AP1, czyli piątki. No i oczywiście zniszczony. Ojejku, mogę się przesunąć. Możesz się skonsolidować o 3 cale. To ja skonsoliduję się o 3 cale w tył. Dobra. Popędzę do tyłu. W tył z bardzo prostego powodu. Że unikasz tego... Ci rakieciarze mi się strasznie nie podobają. A ci, tak? Ci tutaj? Tak. Skorczerzy, oni mają deadly. Okay. Więc jak trafi, to z wysokim prawdopodobieństwem takiego bajkera zmiecie od razu. Trafi. Słuchaj, że jeśli by zmietli swoim atakiem jednego bajkera, to ja byłbym szczęśliwy. A dobra, i ty się tam ja się wystawię. Teraz jak działa zasada transporter? Zasada transporter działa tak, że cały oddział muszę zmieścić w 6 calach. Od pojazdu. Od pojazdu. Mój pojazd jest właściwie tylko podstawką. A jak... Tak samo to działa na przykład przy jakimś tam disembarku czy coś? Jak są takie zasady, że na przykład pojazd się zniszczy, to to samo jest? Tak. Też jeżeli jest... zniszczysz pojazd, tak, to działa bardzo podobnie, bo też musisz umieścić ten oddział przed tym, zanim zabierzesz apeca. Kurde. Musisz umieścić swój oddział w 6 calach, plus jeszcze ten oddział testuje na niebezpieczny teren, czyli rzuca tyloma kośćmi, ile ma wundów, na jedynkach dostaje rany. I jest shaken, czyli traci swoją kolejną aktywację. Okay. Dobra, ja teraz szybko przemierzę, czy chłopaki są w 6 calach. Komfortowo są w 6. Teraz będę nimi strzelał w tych ork mobów. I teraz dlatego, tak, ja mam 20 kości, więc... I dlatego ci panowie są schowani. Tak, oni będą tutaj, zaraz ich zmasakrują. I teraz tak, ja mam 15 kości, więc jakbyś mi jeszcze 5 życzył, to wtedy rzucę to wszystko za jednym zamachem. Oni mają quality 4, więc trafiają na 4. I mają rending, czyli jeżeli wrzucę 6, to będzie źle. To AP wynosi 4, plus jeszcze wszystkie ataki z rendingiem, niezależnie od tego, czy 6, czy nie, ignorują regena, czyli twój medyk tutaj nie będzie ich mógł wyratować. Całkowicie ignorują regena, to jest ostatnia zmiana w 3.20. No, czyli, że jest poniżej. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu rendingi, proszę. Na szósteczkach. Jedna. Trzech spada. Na to już 3 będzie. Będę odkładał do tego, ilu ich spadło, nie? Dobra. No co, mam po jednym mundzie? Tak. Tutaj regena. Normalnie save masz, a nie, regena też nie masz. W ogóle rending wyłącza regena, tak. Nie tylko na 6? No 3.20 tak. Ale nie, to jest 6, to mi się udało się odczepić. Dobra. W sensie zabierz ją, żebyś nie pomieszał. I to jest na moim zwykłym, 5 plus save, 5. Tak. To jest 6. 6 spadło, tak? Tak. No to będziesz testował morale. To teraz też szybkie wyjaśnienie. W ostrzale, czyli poza walką wręcz, tak samo przy czarach, czy przy efektach terenu, jeżeli oddział spadnie do połowy stanu albo poniżej, to testuje na quality. Okay. Czyli to jest jednocześnie statystyka i do ataku, i do morale. Jeżeli się nie uda, jest shaken. A quality masz jakie na nich? Na nich mam 4 plus i nie mam żadnego tego. Poczekaj. Nie masz pewnie Fearlessa? Właśnie też nie ma. Też 4 plus. Nie znam. Jeden, to są shaken. Shaken. No to szybko możemy wyjaśnić, co to znaczy shaken. Oddział, który jest shaken, automatycznie przegrywa testy morale, czyli jeżeli ktoś na niego zaszarżuje, no to będzie... Dwa. Będzie przegrywał morale, tak? Nie zajmuje znaczników. I co jeszcze robi? Oddaje walce wręcz na 6 i nie zajmuje znaczników i traci następną aktywację. Czyli w następnej aktywacji, jak Bartek ich aktywuje, jedyne co zrobi, to zabierze znacznik shaken. Okay. I tyle. Dobra. To chyba wszystkie moje aktywacje. I to jest koniec pierwszej tury? Tak. Runda pierwsza się kończy, zabieramy zielone znaczniki, czyli te, które oznaczają aktywację, bo już w następnej rundzie wszyscy będą mogli się ponownie poruszyć. Na końcu pierwszej rundy zajmujemy jeszcze znaczniki. Czyli kto jest w 3 calach, to zajmuje znacznik. Twoje są shaken, więc ja tu oczywiście zajmuję. Więc mam tutaj takie gustowne kółeczko, więc to położę, żeby zaznaczyć, że jest mój. Ty jesteś w 3 calach od tego, więc zajmujesz te 2. Sobie oznaczę. A tu tak. Nie ma nikogo. Tutaj nie ma nikogo, więc ten znacznik pozostaje neutralny. Na początku rundy drugiej można wystawić oddziały, które mają zasadę ambush. Mam oddział z zasadą ambush. Wystawiam go w dowolnym miejscu,
minimum 9 cali od mojego szacownego przeciwnika. Poza tamtymi. Ja sugeruję coś, chyba poznajmy się to i tutaj. Tak mam wrażenie. Są... Musiałbym je znać, żeby im sprawdzić. Oni mają na 12 cali i oni są dobrze otwierają puszki. Do swoich puszek ci u mnie dostatek. Nie chcę być tutaj przy tych ziomkach. Nie chciałbym dobiec do tych typów. To miejsce wygląda dobrze. Ci mnie nie sięgną, choćby bardzo chcieli, nawet jakby bardzo chcieli. Nie ci mnie nie zobaczą, jak nie podejdą. Jak podejdą 6, też nie ma opcji. Walker nie dobiegnie. No. I teraz musimy tylko przemierzyć. Czy ty w 16 i drugą ręką możesz na 6 calach zawinąć? No. I czy w 16 dobiegniesz? Wiesz, że to by się zawinęło samo wokół kamera. Nie chcę go przesuwać w trakcie gry. To jeszcze trochę w tył. Tak. Jeszcze. 16. No o. Nie, gdzie jest 16? Dobrze. To jest 16. Jak była podniesiona. Dobra? Jak była podniesiona, to to było... Żeby nie powtórzyć twojego błędu, zmierzę też z drugiej strony. Nie trzymaj. Dobra. Po fakcie to możesz mówić. Jakbym ci skasował dwóch, to już byś tak nie gadał. Też bym tak gadał, bo mam ultraklały. Dobra, mierz z drugiej strony. Dobrze. O. 16, nie ma bata. Jest dużo dalej. Jeszcze czeka, na spójrz... Czeka, no. Bo widzisz, tutaj zginam, nie? Dobra. O. Potocznie się nie dobiegasz. No. Dobra, no to ambusze trochę wymagają geometrii. 10 cali na skóźkę też nie dobiegniesz. Dobra. To ja ich postawię... Tu tak perfidnie? To poczekaj, wezmę sobie kamyczek. O, dzięki Karol. I wystawiam ich tu. Zrobiłem za dropoda. Dokładnie. Tutaj oni wyszli... Za tą kratą. Wcale nie wyszli z warpu. To, nie są, Aeldari Spiders. Są totalnie legally distinct shifterami. Pojawiają się na polu bitwy i teraz zaczynamy rundę drugą. Ostatnio aktywowałem się w poprzedniej rundzie ja, więc w rundzie drugiej zaczyna Bartek. No dla ciebie świetna wiadomość, nie? Kasujesz go. A. Z dużym prawdopodobieństwem to wystarczy, żeby go złożyć. Słuchaj, tanim kosztem sobie go otoczę. I wciągnę. Dobra. I powtarzamy te same ćwiczenia. Rzuć najpierw na te bisty, bo to już może wystarczyć. 12 kości, tak? Na pewno nie chcesz AP? Nie, bo ma AP1. Znaczy on ma save'a na 5, więc najpierw daj bisty, to i tak będzie na 6, więc też może go złożyć. To chcesz, żebym teraz wybierał... Statystycznie trafisz mnie 8 razy. W 12 kościach 6, na 3 plusie, 8 hitów a na 6. Jedna 8, go wysejwuje. On ma 6 punktów, złożysz go. Dawaj, mi to zostawię. Jeszcze masz 6 i wybuchaj, masz Furiusa, nie? No. Dobra, będzie jeszcze więcej. Co to jest zasada Furius? Czekaj, zobaczę na wynik. Furius działa tak, że jak wrzucisz 6, to trafienie jest mnożone przez 2. Aha, okej. Okay. Więc teraz Bartek do każdej 6 dokłada. Więc to jeszcze 2 zabierz. Więc to było fartowne. Dokładasz 3. Ja. Tak. Teraz ja rzucam na obronę. On masz, ty masz AP1. Jeszcze tutaj czekam. To też jest dobra, bo ja nie widziałem za terenu. Ja mam AP1, znaczy on, ja mam save'a na 5, ty masz AP1, więc 6 tylko mnie ratują. On ma 6 wundów, więc spokojnie go to złoży. O, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Tak, no to już go, już go składa. Ale ledwo. Znaczy ledwo. No. A to jeszcze nie wszystkie broni, jakie oni mają. A to była pierwsza broń, nie? Okay. A to wiesz, z zapasem go tu zrobili. To co, to teraz się mogę. 3 cale do obiektywu. 3 cale w dowolną stronę. W dowolną stronę, tak? Byleby do obiektywu. To w takim razie 3 cale. W praktyce tak. Jest tu. To ci panowie się tak poprzesuwają. Że tak powiem, razem z koleżką. A który jest rannym? Bo pamiętasz, że masz 2 rany na jedno. Tak, tylko że... Rany zostały gdzieś z tyłu. To jest ten z kolcami, o. A z kolcami, okej. On cały czas jest na tym. To już się panowie odwrócą, bo wiadomo, co będą robić. Już te kombinujesz, coś widzę? Tak, to dokończę do aktywacji Bartka i skwapliwie, póki protektorzy jeszcze są w komplecie i nie dostali od tych wielgachnych rakiet, oni próbują strzelać. Mam dosadę faz, więc przed strzałem mogę się ruszyć do 8 cali. Ale aż tak daleko nie będę szedł. Chcę po prostu być w takim zasięgu, żeby mieć w 12 calach cały oddział. No to bez problemu mogę się tak przemieścić. Czemu porzuci 12 cali ode mnie? No żeby się strzelić, a oni mają 12 cali zasięgu na broni, więc... Ale za ścianą, stary. A, czy ja cię nie widzę? Nie widzisz mnie. Dobrze. Tak działają ścianę. Oni właśnie dlatego stoją za ścianą. Dobrze. Tego nie ruszali dupy w ogóle. Dobrze, ja rozumiem. Przyjmuję to. No to wypłacę temu dużo kości. Czyli mój plan ulega modyfikacji. Podchodzę A8. Góra 8 cali. Stawiam ich tutaj w dwóch ładnych linijkach. Już się przewracają, to dobrze wróży. Już zaraz. Już się kładą na ziemi? No już wiedzą, co ich czeka. Jak tam żaden tylko, nie kieruje broni w niego. Jak oni tylko wylezą, to już wiedzą, że to będzie wypłacane.
Nie, wszyscy są w 12. Na spokojnie, szans. I znowu, poproszę twoje 5 kości, tu jakieś zostały z tego, to sobie pożyczę, 4, 5 i rzucam wszystkimi moimi, gdzie są moje kości. Przewracam ci już. Tutaj są twoje kości. Tu są wszystkie moje kości. I znowu, quality 4 i na 6 mam rendingi, więc toczymy. Dobra. Jeden, dwa rendingi są. Tutaj. Tylko dwa? Tak, więc to jest poniżej. I to na 6. Dostaję dwie rany. Wybieramy sukcesy. I tu też poniżej, bo tu jest poniżej. Wybrałeś sukcesy? Tak, tu są. I to z jakimś AP? Bez AP, więc dwójki. Więc wszystko. Dobra. Słuchaj, to i tak jest niezły strzał. Tak uczciwie rzecz. Nie. Na 20 kasiach statystycznie powinny być 3 rendingi. Więc... Statystycznie. Statystycznie, a oni jeszcze rzucają niestety poniżej. To statystycznie... A, i zakończy aktywację. Statystycznie to powinno być 3,5 na przykład, nie? 3,60... czekaj. Ale 23... Ale weszło wtedy 2,5 bunda, nie? 26 to jest 10 trzecich, to jest 3,1/3. Dobra, i twoja aktywacja. Moja aktywacja. Tak. To jest jak ostatnio widziałem taki memik. Jak podzielę jeden na 3, jeden tort na 3 części, to każda część będzie miała 0,33 całości. Gdzie jest ta 0,1? I ktoś powiedział, no na nożu, jak pokryłeś tort. 0,33 i 3 w okresie, tam są trójki. Tak, 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 tak. Ktoś to uprościł matematykę. Nie? Tak, tak, dokładnie. Jestem na takiej grupce, Amerykanie używają wszystkiego, byleby nie użyć systemu metrycznego. I tak, dokładnie. Takie żorciki przez to im rzucają. Ostatnio jeden youtuber, Good Enough Gaming, wrzucił materiał, czego potrzeba, żeby zacząć grać w OPR. No to tam opowiada, no ludki, jakiekolwiek, możecie nawet kartoniki sobie wyciąć, bo są za darmo. Tereny też możecie sobie przy jakieś zrobić improwizowane. No wystarczy, że kupicie sobie miarkę z calami. Nie? No, to ja mu napisałem w komentarzu, no w krajach, gdzie jest cywilizowany system metryczny, trudno jest dość dostać miarkę z calami, poza jakimiś hobbystycznymi, które są parę razy droższe. Nie? Dobra, strzelasz. Tak, tylko poczekaj, bo to będzie kombinacja. Napisał, że i tak woli Freedom Units, więc... Freedom Units. No, oni są nie do tego. Wiesz co, tak akurat do Wargamingu to się pod moim zdaniem utrzymuje, dlatego że to jest po prostu generalnie dłuższy kawałek. Więc się to wygodniej dzieli, weź, podziel 5 mm. Po co? Kto będzie się pić? Dawaj. Mierzą 5 mm. Tylko to są ci, którzy mają jedną baziukę. Dwa blasty i jedna bazuka. Tak, ale wlezie się. Oczywiście dwa blasty. Poczekaj, a ile ty wydałeś cali? Tak spytam. Na styk. No nie, poczekaj. O, to będzie spocone. Patrz, patera. Patera. Ile masz ruchu na adwansie? No. Ile masz ruchu na adwansie? 6 cali. Tu, żeby tu wejść, musiałbyś sam wydać 6 cali. No. A jeszcze wyrobiłeś tyle ruchu, więc tak naprawdę wykonałeś 10 cali. Więc nie jesteś w stanie wejść. Stojąc tu przed tym, musisz jeszcze policzyć, że wchodzisz podstawką na ten. Więc nie jesteś w stanie zrobić adwansa o 6, bo jak się ruszasz, to immanentnie przesuwasz też podstawkę. Nie? Cześć? Ten punkt pokona więcej niż 6 cali, więc to nie jest dozwolone na adwansie. Więc stop, stop right there. O nie, taki plan. Genialny plan zrobił. Wszystko by się udało, gdyby nie ci wredni rule lawyers, czy jak to się nazywa. Gdyby nie tej, to swoje. Wyjął laser i poszedł. No dobra, słuchaj, poczekaj, czy w takim razie ja chcę ci ten... Ja nie, żeby nie było, że ja się na YouTubie tylko tak mądruję. Na grupie się ze mnie śmieją, że pilnuję tego, żeby był cal między oddziałami, więc to... Zasady to zasady, no. Jest cal, jest cal, dobrze, uff. Tak. Zanim powiedział, to już... Żeby nie było przypały, że oni stoją mniej niż cal. A to nawet między sobą muszą być cal, w twojej jednostki muszą mieć cal, tak? Tak, między każdym, wszystkie oddziały między sobą, także sojusznicze muszą być minimum cal. Mhm. No dobrze, teraz mi troszeczkę muszę się pozastanawiać, co by ci tu pokrzywdzić. Ci panowie czym biją? Przypomnij mi. Każdy ma dwie kości. No. Na 12 cali AP4. Trafiają na trójkach. Ten złoty ma 4 kości. Który jest złoty? Ten, co ma złotą obramówkę podstawową. Nawet ten najbliżej mnie. Okej. Okay. No skoro ty taki byłeś, że mnie przyatakowałeś, skoro twoi są w 12 calach, a nie, bo... Trudny! Będę wchodził do tego. Trudny teren, więc spokojnie, to jest wymierzone, żebyś nie był też w 6. No dobra, to w takim razie idziemy naprzód, bawimy się. To przesuwaj, to przesuwaj. Tak, właśnie układam żużel, nie? Jak ślązący, układam żużel. I stójcie, panowie. I zobaczmy. I sru z givery. Taka.
i zobaczmy, co tutaj ten, czy to jest w tym momencie już dobry pomysł. To nie jest w tym momencie już dobry pomysł, coś najgorsze. Nie. O! Orki, które twierdzą, że daka nie jest najlepszym pomysłem? Ja nie wiem. Chyba nie poczułeś jeszcze orczowego zewu. Wiesz co, jeszcze brakuje, mam tutaj dwie duże bazuki. I teraz tak, dużą bazuką mógłbym strzelać w to, ale stoję sobie za tłum. Chociaż nie, mogę olać. On ma wysokość 4. On jest wyższy, piechota ma wysokość 2. Więc, a jeszcze, ignorujesz, tak? Więc tymi ziomkami, czy tymi, wszystkim możesz strzelać jak chcesz w niego. Mogę mu krzywdę robić, tak? No to jest wystarczający argument. Do przemocy. Nie trzeba było go długo zachęcać. Można, to że można. Tak, żeby tak, to już było dokładnie. Blasta możesz sobie rozdzielić, nie? To. Oczywiście, że tak. A teraz ja nie mam argumentu na ten pojazd. To jest problem. Kurwa. To jest problem. To rozwalę protektorów, zmieciesz ich tymi blastami. Guardianów, znaczy twój protektorów. To jeszcze dla kontekstu, niedawno była zmiana nazw w OneDageRusach dla armii High Fleet. Ona teraz wychodzi w STL-ach na Patreonie, jakby ktoś chciał, to już od marca. Wtedy, kiedy to nagrywamy. I co? Wcześniej te oddziały nazywały się tak, jak wyglądają, jak modele z GW. Tak, to był Avenger Squad, tak? To był Dragon Squad. To byli Defenderzy. No teraz to były Rave Suty, a ci, co już nie są znani, tam byli Spiderzy, a tam byli Skorpioni, tak? No to bardzo łatwo powiązać. Natomiast teraz, żeby było jeszcze bardziej legally distinct, nazwy się pozmieniały, więc tam byli Stingerzy, to są Shifterzy, to są Scorcherzy, to są Retributorzy, to są Protektorzy, a to są Elementale. Czekaj, bo Bartek coś tu szukuje. Kostki zbiera. Bartek wałuje, dobra, no to niech tam. Słuchaj. Nie, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że coś dobra, szukuje. Wszystko, dużo tego idzie w Protektorów, tak? Nie. Mam jeszcze lepszy pomysł. No dawaj. Tamci panowie. Nie sięgasz ich. 18 mierzyłem. Ale mam 30. A, no dobra, masz 30. To ich sięgam. To masz ile kości? 6. 6 kości na 30 cali, dobra. To nie jest IZP1, to nie jest jakoś tam, ale z gutszutem. Dobra, na czwórkę, no to dobra. Jeden. AP1, czyli piątki. O nie. Dobra, jeden spada. I teraz protektorów z blastem i rendingiem. No, trafiam. Dobra, czyli to jest blast 3, czyli ja biorę 3 kosteczki. I bez rendingu. Więc na piąteczkach. Jeden przeżył, dwóch spada. Dobra, to ci, co są najbliżej Walkera, będą ginąć. Czyli mogą strzelać do dwóch oddziałów, tak? Tak, można rozdzielać, jeżeli ma się różne rodzaje broni. Czyli jak na przykład ci u mnie wszyscy mają taką samą broń, to nie mogą rozdzielić, natomiast Bartek w oddziale ma część z machine gunami, część z blastem, więc może rozdzielić na różne. Maksymalnie dwa, bo to też jest ograniczone. Usiłuję zrozumieć, dlaczego tu jest inaczej, skoro tą rozpiską grałem tylko z tobą ostatnio. No. Może też ostatnio. Co przypadek zrobił? Ale w międzyczasie był rebalans, ale rebalans nie powinien mi broni przesuwać, chyba. Dobra, to jest inna rozpiska. Nie, dobra. To jest ta rozpiska. To teraz tak. Ja jestem w 6, inaczej. To jest trudny teren, więc mogę maksymalnie o 6. Tak się fartownie składa, że chłopaki są w 6 celach. No. Więc ja tutaj się dostawiam. Ekwilibrystycznie, tak żeby... Wiesz o co chodzi? Rozumiesz moją intencję? Wszystko jest w 2 celach, więc wszystko będzie bić. No my. Rozumiesz, o co chodzi. Rozumiesz, o co chodzi. On stanie na tym chrobotku. Naprawdę niewiele brakuje, jak Boga kocham. Wyżej. Dobra, zrobimy tak piękne. Po intencji, że po prostu oni szarżują, bo mogą, bo są w 6. No, szarży. Wszyscy będą... O, dobra, zostaw, tam stoją. A ciul zostaw tak. Dobra. Każdy z nich ma 2 kości. Dwie kości z AP1 z rendingiem trafią na trójkach. I teraz tak, w AP1 wszystko ma, więc to nie ma dla ciebie znaczenia, czy to jest... A to 3, tak? Tak, 3 trafienia z AP1, czyli na szóstkach. To też jest rending, więc ignorujesz regena. Z 2 jeszcze spada. Bardziej shaken już być nie mogą, nie? To akurat, zaraz do tego dojdziemy, dlaczego fajnie, że są shaken dla mnie. Oddajesz mi, jesteś shaken, jest tylko na szóstkach. I trafiamy tylko na szóstkach raz, dobrze. Bez niczego. Nie? Teraz tak, ja mam defense 3+, ty nie masz AP, prawda? Nie. Jeszcze mam zasadę Shield War. Shield War działa tak, że na trafienia, które nie są czarami, mam jeden do obrony, czyli nie na trójkach, tylko na 2+. Udało się. Więc no. nic ci nie zadałem. I teraz porównujemy, znaczy sprawdzamy liczbę zadanych ran, żeby wyłonić zwycięzcę w walce wręcz. Bartek nie, oddział nie zadał żadnego, ja zadałem kilka. Ale. Więc teraz jeszcze tak, więc oddział, który jest przegrany,
Inaczej, teraz sprawdzamy, czy oddział jest poniżej połowy, czy powyżej połowy. Oni są poniżej połowy? Zdecydowanie. Tak, są poniżej połowy, więc jeżeli przegrają, to normalnie byłoby tak, że się rzuca na test morale, jeżeli się nie uda, raut, czy oddział jest zniszczony, usunięty z gry. Ale są shaken. On jest shaken, więc on automatycznie przegrywa, więc od razu są shaken. Więc to jest całkiem zabawna kombinacja, żeby rzucić się, żeby zaatakować wręcz kogoś, kto jest shaken, sprowadzić go poniżej połowy i wtedy, jeżeli się wygra walkę wręcz, wystarczy, żeby go wyeliminować od razu. Tak. I teraz tak, ja się przesuwam o 3 cale. To grubo. To jest zabawne kombo, także... Czyli po prostu przesuwasz się tak, żeby było żeby być w stanie ich ustawić, nie? Tak, dokładnie. Ale przepraszam bardzo, koherencja gdzie? Właśnie chcę sprawdzić, czy to jest cal. Pamiętam o tym. Jest cal. Chociaż nie, wiesz co, ja się boję, że on poleci. Zrobię ich tak. No, jeszcze jest. No, przy krawędzi stołu nie. Nie, przy krawędzi stołu jest niebezpieczny. Ja sam lubię takie raporty, na przykład na tym możemy zrobić lokowanie kanału na Warbandzie. Był ten raport z Songa. Nie mam pojęcia o tej grze, ale obejrzałem cały. Po prostu panowie opowiadali, jak grali i to pozwoliło nabyć jakieś pojęcia o systemie, co mi się podobało. Więc. Ja mam z Songiem, mam armię do Songów. Jest jedna rzecz, która mi się w Songach strasznie nie podoba. Ty tego Nightwatcha masz ze śniegiem. Tak, tak, ja mam Nightwatcha. To, że jednostki potrafią wrócić na stół. To mi się tak nie podoba, aby przyspieszyło moim zdaniem strasznie grę, tylko że zmieniłoby dynamikę i wiesz... No to byłaby zupełnie inna gra. Tak, wiesz, przyzwyczajony jestem takich stołów jak tutaj, nie? Że jak ginie model, to on ginie i on nie wróci na stół już. A tam cały czas jest karta taka, smaka, owaka, rzucasz coś, wraca model, ach... Mhm. Już masz podniete, że tak, zniszczyłem cały oddział, jeden kolej został. To nie, plup, trap cały, kart. Tak, cały oddział wraca. To ci mają dwie bazuki i jeden machine gun. Dobra. To już nie będę cudował. Wszystko w tych w protektorów. Śmieszną piechotę. Chociaż poczekaj. Ale dlaczegoż by nie? W tamtych... Retributorów? Retributorzy się jeszcze nie ten, więc bazukę... O, jaki miałem pancerzyk? 4 plus. A ci? 5 plus. O, to w takim razie bazuki w tych, machine gun w tych. Dobra. To machine gun. Zobacz. Nego. Tu jest czwórecka. Czwórki. 3 trafienia, tak? AP1, czyli piąteczki. Dwóch spada. Ojejku, jak to oznacza, że chłopaki będą testować morale, bo są poniżej połowy. 3 plus. Nie zdali, więc są shaken. Jak przyjemnie. Dobra. Szkoda, że nie mam czym ich dobić, nie? I bazucki. O! Jedno trafienie z blastem 3, czyli mnożymy przez 3 trafienie. No ja mam 5 plus save'a, więc jeden spada. Jeden. To mało. Mało strzelane ten strzelanie. Nie, no nie narzekaj, przeszykowałeś ich. Mi to mało. Ty, jesteś pazerny. Dobra. To gobliny, to dodatko komuniści. Tak. Czyli tu już strzelanie ci się wystrzelało, tak? Tak. Ja tymi się ruszę, czy teraz mam cię w 8... Czekaj. Mogę się ruszyć o 6 cali, mam zasadę teleport, czyli ruszam się o kolejne 6 cali, ignorując teren i strzelam na 12. Tak. Więc 24 cala wszyscy są komfortowo, czyli wykonuję ten manewr. Czyli tak, po prostu 12 się przesuwam. No. Od najdalszego. Lecisz na szczyt wzgórza. Tak, jest. Ile ty masz zasięgu strzelania? 12. A co to ja mam 12 co kości. Twina mam. Mógłbym go rozdzielić, ale nie ma sensu. Więc wszystko pakuję w tego typa. Mam. Tu wiesz, to będzie porządek. Mhm. Mam 12 kości, trafiam na 3 plus. I co to jest? Praktycznie wszystko, nie? Poza dwoma? Z jakim tym? Poza trzema. AP4. Więc jest powyżej średniej. Powinno być statystycznie 8 trafień, jest trochę lepiej. AP4, czyli tylko 6. Wow. 2, 4, 6, 7. 7 ran. 7 mundów, tak? 7. Ta rana należała chyba do któregoś z tych gobinów, nie? To przesunę, żeby było ten. On ma tafa 12, więc jest przepołowiony, więc będzie teraz testował na morale. Leci. Pojedyncza jednostka też tak moralkę robi? Tak, tak. Okay. To czekaj. Na tych samych zasadach, czyli jeżeli straci połowę mundów. Mhm. Nie spiesz się, muszę najpierw, wiesz, wystawić to. To kończy kalkulację. I teraz co? Tylko jeszcze upewnię się, jestem powyżej 6. Komfortowo, dobra. I teraz co? Moraleczka. Zdane. Na luzie. Dobra, i teraz twoja aktywacja. Moralka też się zdaje na to quality, tak? Tak. To jest rzut zdaje... jedną kością na quality. Dlatego to się nie nazywa offensive, bo... Czyli po prostu quality jest do jakoś, tak. Do bicia się, do strzelania. Do ataku i do morale. Tak. To jest WSBS i liderka, to się chyba nazywa, tak? Tak, liderka. W jednym. Tam ci byli trochę poza moim zasięgiem biegu, prawdaż? Tak, już się przedstawiłem. Dobrze. W takim razie, oni strzelają czym? Ci? Z deadly.
12 cali, AP 4 do D3. Okej. Okay. To w takim razie ten pan podejdzie pod krawędź. Dobra. Poczekaj na etykę, o tak trochę bardziej tu, żeby miał przyjemniejszy punkt strzelecki. Punkt podejścia. Dobrze, to teraz ja artylerią będę strzelał tutaj. Okej. Okay. Trzy kosteczki, trafiam na 3+. Wszystko pięknie weszło. Mam zasadę Blast 3, to czekaj, od razu ci wydam odpowiednie liczby kości. Kostek. Czyli 9 hitów i bez AP, czyli pewnie 4. Tak, 4 było ostatnio sprawdzać. Mam nadzieję, że pójdzie im lepiej niż Stingerom. 1, 2, 3, 4. Tamten miał 2. Czy akurat? Spada 2. No. Bo po 3 wundy mają, tak? Tak. Mają po 3 wundy, niestety. Więc teraz zostało samo gęste. Czyli to jest morale. No dobrze. Do połowy? A nie poniżej połowy? Half or less. Czyli half też, okay. Tak. Test morale na lidera. Quality mają ile? 5? 3+, nie, pewnie. Nie, 3+, mi się wydaje. Bossy są mocne, oni są... 3+. Są skuteczni. Zdane łatwo. I to koniec mojej aktywacji. Jest co, myślę, że dużą różnicą byłoby, gdyby ten rzut na morale nie był jedną kostką, tylko pewnie. Bo to rzucisz jednym kosteckiem. Jedna pechowa pała na czołgu za 600 punktów i w ostatniej rundzie i nagle przegrywasz z własną żoną. Pozdrawiam. Coś czuję, odczuwam tutaj traumę taką. Widzę łezkę. Nie traumę. Ale w naszej poprzedniej... Żona mnie bije. W naszej poprzedniej bitwie ligowej przecież też ułożyłem, nie było remisu, bo uwaliłem. Uwaliłeś moralkę na tym. Na tym czerwonym łokarze konkretnie. Oni skakają ile? 12. 6 biegną i 6 się teleportują. Okej. Okay. Jak ktoś w komentarzach zobaczy, że się walnęliśmy, czy coś nie, o czymś zapomnieliśmy, to oczywiście niech pisze, to zrobi też Grotowi zasięgi. Ten idzie tu. Dobra. A skąd on przyszedł? On się wycofał skądś, tak? Tak. Uciekł z po objective. A, bo stąd tutaj jest. Bo twój objective nadal, to są te persistent objectives? Tak. Czyli tak. Jak ty zająłeś go, odklepnąłeś flaga. Wbita flaga, zostaje wbita. Czekasz, aż Ruscy przyjdą. Jest teraz Amerykanie, bo ty jesteś bardziej Ruscy. Komuniści. Przepraszam, nie Ruscy, komuniści. To niekoniecznie. Internacjonaliści tutaj, tak, rozumiecie. Tak. Międzynarodowo. Dobra. Twoi towarzysze, Wini. 12 jest spokojnie. A to są gobliny z piekworodem, więc one piszą cyrylicą i mówią po niemiecku. Te ziomki podchodzą o 8 cali, mam zasadę faz, więc na adwansie, czyli przed czołem ruszam się o 8 cali. Aha. Strzelam w tych, każdy z nich ma jedną kość, trafia na trójeczkach. Elegancko. Bardzo pięknie. Teraz tak, każdy z nich ma deadly 3, więc każda rana... AP 4, czyli tylko 6 pewnie się ratuje. Czyli teraz tak, 3 rany tu i 6 ran tu. Ten ma tafa 3, ten ma tafa 6, więc... Bye bye. Zniszczeni. Z tyłu wysoce fartowne, nie ukrywam tego faktu. Auć! Zdarza się. No, zdarza się. No to był akurat oddział, który jest na takie rzeczy, więc tak, dokładnie, więc... I twoja aktywacja. Moja aktywacja. Słuchaj, zaskoczę cię. To ci się bardzo spodoba. Walker jest go na walk. Tak, to ci się bardzo spodoba. Mogę dojść do 12 sali tutaj, tak? Mhm. To idę tutaj. Ciekawa sytuacja, prawdaż? Dziwne, te walkery idą tam, gdzie się ich nie spodziewam. Dobra, on ma zasadę faz, więc też może podejść 8 cali. Tylko jeszcze teraz muszę wykonać zadanie geometryczne, czy ty będziesz 12? Nie, nie, bo to jest niekomfortowe. Więc ja po prostu podejdę 8 cali, żeby być w 3 od tego znacznika. Mam cię w 24 calach, więc będę strzelał. Mhm. Combat Walker ma 6 kości. Mhm. Trafiam na trójkach, mam AP1 i na 6 mam rendingi. Więc tutaj rendingi proszę ja ciebie. Teraz tak, powoli. Kogo strzelasz? W tego walkera, tego, który jest ranny. I teraz tak, ty masz defa 2, ja mam B4, ale ty jesteś w coverze, więc nie na szóstkach, tylko na piątkach bierzesz się. Jedna rana. To już wystarczy, żebyś testował, to już jestem zadowolony. I tu jest AP1, ale cover, więc nadal dwójki. Dobra, czyli jedna rana. Czyli cię tylko zadrapał, ale to wystarczy, żebyś znowu rzucił na morale. Zdane. Dobra. I to kończy moją aktywację i teraz twoje. Wszystko u mnie. Wszystko, tak? No. To ja aktywuję oddział, który jest shaken, czyli po prostu zdejmuję z nich ten znacznik. I koniec. Nie, jeszcze mam mapę, co? Jeszcze masz mapę. No to czekaj, bo ty już nie masz, Bartku, nic, tak? Nie. Tak. A, okej, dlatego idziesz tam. Dlatego teraz ja do
Ja do końca. On ma zasadę very fast. Ja skorzystam z tego very fast. Ja po prostu podjadę very fast, czyli całe 20 cali. 20 cali to jest tam i mierzę tę krawędź. To mieliśmy nie kończyć ruchu. Ja. Właśnie tak chciałem powiedzieć, że chyba coś ustaliście inaczej. No dokładnie. Teraz jeszcze tylko zmierzę, czy jestem w 12, bo mnie stresuje obecność orkowych walkerów. Nie, jesteś zdecydowanie w 12. Jesteś w 12, ale musisz jeszcze ich ominąć, więc to nie wiem, czy jesteś takie w 12. Zastanów się, co mówisz. No musisz ominąć tych typów, zachowując cały. Nie, nie omijasz jednostek, możesz prawie przy jednostkach przechodzić, jak szarżujesz. Ach, niech ci będzie. Dobra, no to jak będziesz chciał, to zaszarżujesz. Zostawię ci tę swobodę wyboru. Tą przekąskę. Tak, jak będziesz chciał, to... Chyba, że mogę ich jakoś mądrzej ruszyć te 20 cali, ale tutaj nie. No to nie ma sensu, wiesz. Chyba, żebym zmierzył 20, poczekaj, to było 20, tak? Nie, to ja od tej podstawki mierzyłem. 20, tak? To ja po prostu wywinął go tak. No. I wtedy zdecydowanie postawię go nie. Z drugiej strony osłony. Teraz sobie zmierzmy, czy jesteś w 12, jesteś w 12. Nie jesteś, to już jest bardziej komfortowe dla niego. On ma zasadę strider, a to akurat nie ma znaczenia stridera, bo nie przejrzę przez trudny. Dobra, to jest ostatnia moja aktywacja, zabieram zielone. Zabieram zielone. Ty też możesz zabrać zielony z tych łokarków. Kończy się runda druga, sprawdzamy zajęcie znaczników. Kto jest w trzech calach? Zmieniło. No zmieniło się. A, zmieniło się, no dobrze. Ja tutaj zabieram, więc teraz... Technicznie Bartek jeszcze zajmuje to, nie? Nie, nie, nie jest na końcu rundy. A, na końcu tury, na końcu tak, rundy. Na końcu okay. Rundy. I dlatego go zdejmowałeś. Okay. Tak, więc trzeba dożyć, żeby wbić flagę w znacznik. Tak, masz rację. Zaczyna się runda trzecia. I analogicznie jak ostatnio. Bartek ruszał się, ja się ruszałem się ostatni w tej rundzie, więc teraz Bartek zaczyna. Słuchaj, ja sobie pójdę tutaj i zrobię krzywdę. Dobra. 6 cali, komfortowo. A, na. On tu chyba zaczynał nawet, nie? Tak, wrócił, zrobił kółeczko. Wrócił w chwale. I ponieważ jeszcze walkery nie biły się, to muszę sobie przypomnieć. O kurde. 8 kości z AP4 na czwórkach i Furious, więc raczej zrobisz z nich mielone. Ja nie mam takich tych... Takich ważonych nie kości. Ma, ten. Nie, mam tyle, nie mam tyle pamięci, żeby te staty zapamiętać. Nie, żona swego czasu grała na orkowego walkera, więc mam jeszcze tutaj opanowanego. Jeszcze stomp. Także śmiesznie. Cztery kości za P1, tak? Tak. No, wszystko wybucha. Tak stompy jak... są... Stąpy są... Niebieskie, dobra. I syru. Dawaj, kroisz ich na plasterki. Na plasterki. Dokładnie. Poczekaj, 3 czy 4? 4 plus masz i masz Furiosa, więc wszystkie ci wybuchły, więc tu jeszcze dołóż pomarańczowy. Jeszcze ta trójka, tak? Czy ta trójka... Trójka nie wchodzi, masz rację. To jeszcze w takim razie co? Dostajesz no, to same teraz AP4 wystarczą, żeby ich złożyć. AP4, czyli szóstki. 4 spada. Tu jest AP1, czyli piątki. Spadli. Więc 5 spadł idealnie. Dobrze. Więc... Wydajnie. Tak. Nie zmarnowałeś żadnego hita. Dokładnie. Dokładnie. I możesz się skonsolidować o 3 cale. Słuchaj, skonsoliduję się przed wzgórze. Jasne. Taki byk. No, efektywne to było. Teraz tak. Kto mnie tu najbardziej boli? Te walkery mnie strasznie bolą. Strasznie mnie wnerwiają. Więc ja będę strzelał. Mhm. Tutaj chłopaki, protektorzy nie są specjalnie w 12, więc ja ich zrobię. Nie wiem, jak to zamienisz się linię? W wojskowości nazywa, żeby linię tutaj przemieścić. Kontrmarsz czy coś tam. I w 12 wszyscy są. Aha. Ich jest 2, 4, 6, 7. Więc 14 kości, czyli wszystkie moje bez jednej. Trafiam na czwóreczkach. Zabierz proszę swoje, żeby był porządek. Trafiam na czwórkach, na szóstce mam rendingi. I co tu się stało się? No chyba dla odmiany powyżej statystyki. Raz, dwa, trzy rendingi. Tak, ja tu pochowam... W tamtych, tak? Walkera. Ale czy w tych walkery te goblińskie? No to słuchaj, oni szóstki. Na... Oni mają save'a, znaczy to jest z rendingiem, jest tylko i tak szóstka. Jest to już moje. Trzy. Dobra. I... A tu bez AP, czyli bez tu AP. Trójeczki pewnie. Oni mają trójeczkę niestety, tylko... To jeszcze jeden. Czyli tam jest trzy, to cztery. No tak, jeden wisi na jednym. A, nie. Cztery rany? Racja. No to jeden wisi na jednym nogu. Nie najlepiej. Ten musi na pewno spaść, bo on już miał ranę. I który z was dostanie dwa wundy? Zastanówmy się, panowie. Przemyślcie, co wam tu bardziej pasuje. Nie pasuje. I to kończy aktywację protektorów. No to ten z rendingiem dostanie.
No to co? Kończy to, skończyła aktywację protektorów. No to tak. To już trochę mi otwiera pole manewru. Na czym ty jeszcze masz Deadly teraz? Deadly mam na skorczerach. Aha. Chyba tyle. Okej, okay. To w takim razie ci panowie robią myk tutaj. Mhm. Żebyś nie stał na własnych hundach. Na własnej krwi. Na własnych flakach. Tak. On krwawi dookoła. To co, machine gun idzie w tamtych brzydali. Poczekaj chwileczkę i... Tu? Z retributorów? Czy... W tych z Deadly. 30 cali, tak? Bez problemu. Tak, tak sięga. No. I blaścik w tych. Dobra. Jeden czy dwa blaski tam są? Per broń. Na broń jeden, jest przesadny. To bez przesady, co jest nigdy dość. No to nawdaka, tak? To co, rym tym cym. To przerzucę. Trafienie. Dobrze, czyli tak, najpierw to trafienie z machine guna. Tutaj oni mają defense 4+, więc na piąteczkach za P1. Nie, czyli jeden spada. No to już zawsze coś naprzód. Pewnie. I tutaj jest blast 3, więc będą 3 kości. A poczekaj, czekaj chwileczkę, momencik. Chain on any shooty? Nie, no co ty, bez przesady. Shooty tylko z bohaterem. No, good shot tylko. Tutaj było, tak? Tak. Czyli oni mają defense 5+. Więc 3 spada. 3. Czy chyba już testują? Testują. Tak, testują morale. Czyli znowu rzucam na quality. Jedną kością na 4+. Udało się, więc nie są szejka. Minimalnie, ale tego. Też efektywnie, hehe. To po znacznik, że oni już poszli. Tak, to już panowie. Tu się nie mieszczą znaczniki na tym kontenerze. Mamy tyle. Dobra. Ja podejdę 8 celi. Będziesz kontestował mi bezczelnie. Tak, tylko jeszcze muszę przemierzyć. Nie ma bata, żebyś się mylił. Nie zawinę się. Tu też nie sięgasz. Potwierdzamy sobie ten fakt. Spoko. Trzeba też jeszcze tutaj dla pewności. Dociśnij. Jest w trzech. Jest w trzech. Strzelam w gomińskie walkery. Mhm. Ja mam 4 kości, bo każdy z nich ma 2. Trafiam na trójkach, na 6 mam rending. Tu. O, powyżej 6. Tu są 2 rendingi. Tak. Czyli 2 szósteczki, proszę. Nie? Niestety. I tu jest jeszcze jedno BZP. Wyjęte. Czyli to wyjęte. Tu zostaje 2 rany. To żegna się z życiem. Ten, który ma rany. Nie wybierasz tego. No niestety. I jedna rana rany. Przechodzi na tego. Tak, czyli to zostaje z jedną. Spadłeś poniżej połowy, więc testujesz na szekan. Pamiętam, uspokój się. Długo? Oj, niezdane. Oni nie mają quality 5 z tego, co kojarzę. 4, ale... Oni mają good shota, a mają quality 5, tak, więc wręcz faktycznie. I na morale będzie piąteczka. To co? To ci panowie już w tej... Shaken. Już w tej turze nie postrzelają. Tak. Już w tej bitwie nie postrzelają. W tej bitwie, bo jest trzecia, nie? Tak, jest trzecia, tak. Więc faktycznie nic nie zrobią. Co, nas strzelali się i tak wystarczająco. No, dużo mi ubili, także tu i tu, także skuteczny oddział. Twoja aktywacja. To trzeba tych panów ruszyć. Niech porobią krzywdę. Tych na budynku? Tak. Niech porobią krzywdę. To ci panowie mają dwie ciężkie bronie, czyli 6 z AP1 i jedno z rendingiem. Z blaścikiem, no to... W protektorów czy w tych... Elementali, tak? Elementali, tak. Elementala mają ta 3, prawda? Tak. To wszystko w elementali. Grubo. Dobra, tutaj. Na 4+. No to ładnie, bardzo ładnie bym powiedział. Niestety ten najbardziej kluczowy wypad. I teraz tak. AP1, ale szybko, więc na trójeczkach. Dwie rany. No to nawet... A po ile mają rany? Nie są zaczęci. Po 3? Po 3, niestety. Tafa 3, tak. Tak, tafa 3. Więc jeden stoi na jednej ranie. To jest dobrze. To niewiele już zostało na stole do poruszenia się. Mało zostało. Sprawdźmy, czy ten dorzuci. To artyleria z
strzela w tego gromiskiego walkera. Gdzie? Tu. 30 cali. Rzuci? No 30 przed chwilą zmierzyłem. Wierzycie jeszcze raz? Proszę bardzo. Ona nie strzela w tej turze? Nie, no, ma zielony? Stary, ma zielony? Na pewno? Zastanów się. Na co mam strzelać? Blast, o, to jeszcze słowo kontekstu. Blast działa tak, że mnoży trafienia do liczby modeli, więc on ma blasta 3, ale jak strzeli w oddział z jednym modelem, to nadal mnoży, więc minimum z 3 i 1, czyli razy 1, więc nie będę mnożył razy 3, tylko razy 1. No ale cóż. Znowu 3 trafienia, więc 3 trafienia z blastem 1, czyli... Z czymś? Bez AP. I trójki. Czyli nic ci nie zdało. Oj. Dobra, i to kończy aktywację. Przy farciu. Walkerek został tylko, tak? Nie, dwa walkerki zostały. Tak. No. Orkowe walkerki. Dawaj tam od czego zaczniemy? Od czego by tu zacząć? Czekaj, bo tu zaraz, on zaraz będzie tym ich krzywdę robił, to ja tutaj spierdzielam z powrotem. Chowasz się? Nie chowam się. Dążę do natarcia, biegnę do natarcia na twojego walkera. Próbuj. A, jeszcze się nie ruszał walker. Tak. A ten teraz spierdziela. Wracaj, tchórzu. Nie, ja się ustawiam do strzał. Wyszedł jak bait. Muszę... Widzę więcej niż pół podstawki, więc będzie bez covera. Widzę więcej niż pół podstawki? Oczywiście. Poproszę no bardzo. Tu. A strawędzik do krawędzi. Aha. Okay. Dowolna linia. Strzelam 6 kośćmi. Trafiam na trójkach. Mam AP1 i na 6 mam rendingi. Rendingów nie ma, więc... I co to jest? AP1, tak. A to ci plus. Jedna rana. I znowu wystarczy do testu morale. Tak, i to już będzie istotny test morale. Done. A dlaczego przy kolejnej ranie dostaje znowu? Half or less. Bo dostał ranę. Jak się zmieni... I ran też. To tak, ale w takich dużych, wielomodelowych tych. Rozumiem sobie. Słuchaj, co mi będziesz ten? No bo to będzie bardziej czytelne, nie? Ja widzę, co on ma. No jak nie widzisz? To kończy go. Nie podoba się taka kupa ran. Tak nawrzucał. Zostało mi coś? No jeden dredzi się został. Zostało mi jedno dredo. Tak. Dredo. Poczekaj, bo teraz będzie śmisznie. Nie no, nie mam wyjścia, wiesz co, tak niestety. To jest bardzo niekomfortowa dla mnie sytuacja. No. Ale sobie podejdę tu. Dobra, to oni giną. Po prostu. Się... Bez sensu, okay. Nie ma co przedłużać. Konsoliduje się o 3 cale. I wiesz co, skonsoliduje się o 3 cale naprzód. Uuu, odważnie. Rushby, no stop. Rushby, suka blija. Nie będę chyba 3 cale. Ale jak stałem tu, no to 3 cale naprzód. No to jeszcze mogę się nawet podsunąć. No to będę w zasięgu obiektywu. Bardzo dobrze. Zabiorę twój token aktywacji. Czyli kontestujesz ten obiektyw tamten. Tak. Tak, będzie neutralny. Ale teraz zaraz zobaczy, co się stanie. To wcale nie jest tak hop. No, bo oni jeszcze nie aktywowali się w tej turze. Tak. Okej. Okay. No to zobacz, co się stało. Nie bijesz go? Po co? Zastanów się. Zginę. Nie zginiesz, ja na 6 trafia. Ale masz fira. No mam. Mam 6 kości. Statystycznie rending mogę... Nie, połowa jest chyba na rending, a nie liczyłem tego. Trafię cię 2/3, powiedzmy 3 trafienia za P1. Tak, taka. Czyli trójeczki, więc to jest statystycznie jeden wound. Dobrze, zamknij Excela, uspokój się. Sfira 2, więc przegrywam kombat, jeszcze testuję, jeszcze shake'a ci i ryzykuję shake'enem, więc dobrze. Nie, to bez sensu. Koniec aktywa, ty coś jeszcze masz? Dobra, jeszcze mam apeca. Apecuj. Ja bym chętnie cię wjechał, ale... A wiedziesz? Nie ustawisz się. No właśnie, chyba nie, on tak stoi, że nie ten, nie wiadę. Znaczniki blokują. Nie, znaczniki nie są znacznie warte, ale nie wjedzie tam po prostu. 10 cali, ja będę strzelał. Strzelaj. Jestem powyżej 12, on ma całe 2 kości, trafiam na trójkach, na 6 mam rending. O, pięknie, tu jest rending. Szkoda. Jedna rana. Jedna rana i zwykły, tak? Tak, bez zapyszy i trójeczki. O, jedna rana. Nie testujesz. To jest shaken, wielomodelowy. Jesteś shaken. Nie, nawet jesteś wielomodelowym oddziałem, więc testujesz tylko, jeżeli tracisz modele, nie jak tracisz mundy. Więc on stoi na jednym mundzie. Najważniejszym mundzie. Tak, ostatnim jeszcze żyje. Czekaj, nie położyłem chyba przy tym typie. Tak, nie położyłem się. I jeszcze ci biegną. Oni mają SSD fazy, więc biegną 16 cali. Więc to jest komfortowo wystarczające, żeby dobiegli do... Wystarczy. Byli w 3 calach do objektywu.
Poczekaj. A, nie wziąłem już tokeny, dlatego nie ma. To też kończy ich aktywację. Coś jeszcze nam zostało? Nie. Wiem się, że oni strzelali w tej turze oczywiście, prawda? Strzelaj, tak, on waził i tutaj tych raził. I znowu ja zaczynam. Powoli, spokojnie. Obiektywy liczycie. Tak, najpierw obiektywy. Ten zabieram ja. Ten staje się neutralny, bo twój jest w 3 calach. Pobiegłeś tam, tak? Tak, oczywiście. Dobra, dobra. Nie mam 12 zasięgu, prawda? Ale co, tam do strzelania? Się. Tak, 12. Okay. Zaczyna się runda 4, ostatnia. Ten, kto będzie miał na końcu tej rundy więcej znaczników, wygrywa. Bo co, jest remis na razie? Na razie mamy remis. Nie, nie, Bartek wygrywa. On ma 2? Nie, chociaż, nie, powoli. Ten zobacz, ten Szejka nie zajmuje i ja go zajmuję. Tak. Więc to jest nawet tak. Więc teraz jest 2-1, czyli na razie ja prowadzę. Podkreślam, że na razie, no bo jeszcze w tej rundzie się sporo może zdarzyć. Bartek myśli. Tak, Bartek ma pierwszą aktywację. Co? Ja ich pod względem high tutaj będę widział, nie? Tak, zdecydowanie. Ty masz wysokość. Ty masz wysokość, poczekaj. Ty masz wysokość 7 i 3. Czy nie? To jest obiekt ma 6, czy jesteś na czymś, co ma wysokość 7? 7 i masz tam wysokość, czy to masz wysokość 10. Dobra, więc jesteś King of the Hill. Ale tylko tym, bo ci już są poza zasięgiem. Odcięcie bo oni mają 18, a to ma 30, jasne. Tak. To co? To dwa blaściki wjadą tam. I jeden machine gun. Elementali. Jeden machine gun wjedzie tu. Dobra. Niech się dzieje wola nieba. Niestety. Czyli tak. Machine gun na 5 plus. Wyjęty. No. To się staje trójką, bo to jest blast 3, a ich jest 3. Dobrze mówię. I co? Ja mam 3 plus save'a, ale mam przydola, więc 2. Wyjęte wszystko. Szkoda. O, fartownie, fartownie, nie ukrywam. Twoje. Walker's gonna walk. Czy ten typ ma mnie w 12? Ma mnie w 12 i może nie ciężko doświadczyć. Ale wiesz, że on będzie zajęty zupełnie czymś innym. A gdzie on będzie biegł? No w tym momencie na tą piechotę, no, z busu. Piechota podejdzie. Wejdę tutaj, więc ty mając... Gdzie co? Gdzie idziesz? Wchodzę na ten kontener tutaj. No. No to oni mają poza moim zasięgiem, nie? Tak. Ty musisz wydać cel, żeby wejść, więc żaden z twoich... Walkerów. Orkowych walkerów nie dosięgnie. Ja strzelam w tego typa. Strzelaj. Wykończ go. Finish him. Chcę. Taka jest intencja. Teraz tak. 4 kości. Trafię na trójkach. Na 6 mam rending. Żadnych lenników? Tak? 3 trafienia, statystycznie powinna jedna przejść. Zobaczmy na trójkę. Tak. Źle imię Lenina, nie? Oj! Samity. Jedna przyszła. Idealnie statystycznie. Dokładnie, poprawnie. To wyliczył to w Excelu pan. Tak. Dlaczego ten numer się czuje? Mógłby się przewrócić na kogoś. Gdzie tu BHP? A, bo tylko teraz sobie do góry nogami w ogóle. Dlatego. BHP. No, orkowe BHP. Orki ustawiał. Słuchaj, przesypie się trochę tam, wiesz, wymiesza. Dopóki mi ten twój walker nie ucieknie. Mhm. Zabierz go, dobra. To robi mu, czekaj. Ty jesteś sprytny, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Ja już teraz widzę, co ty chcesz uczynić. Cwana bez tyjoty. To ja w takim razie tych panów będę szarżował. I zobaczmy, co się stanie. Dobra. No, możesz ich zmieścić, jak to wrzucisz. 2, 4, 6. Czyli nie rzucać na szarżę. Masz 12 cali ruchu i tak, po prostu dochodzisz. Tak, tu nie ma losowych szarż. Dzięki Bogu. Dobra. No, ja osobiście doceniam te losowniki. I 4 stąpy. Dobra. Na 4 plusie wszystkie wybuchają. Jep. Tak. Czekaj. No, chyba ich koniec ich przygód. I tu jeszcze 4 jest? Tak. I 4 wybuchają, tak? Czy 2 wybuchają? Wszystkie szóstki wybuchają. Tak. Fuck. No to chyba. Tu jeszcze, bo te są z AP4. To już w ogóle jest zabawnie. I tych niebieskich wybuchły 2. Dobra. To wszystko dla ciebie. Dobra. Czyli tutaj AP4 to już chyba wystarczy, żeby ich zrobić. 3 szóstki. Ile to jest ran? 6. 6 ran.
Więc te dwóch już spada, jest jeden na jednym mundzie. No, no to chyba zginie. Tak. Czekaj, to wyjąłeś same sukcesy, prawda? Tak, tak, tak. To są dobra. Same sukcesy. Czyli 3 plus. No. Stoj. Ale faza! Brawo. Tak, tak, moralna szykana. Ale nieźle. Ale jestem zszokowany, że oni żyją. To jest w ogóle anomalia. No. Teraz tak. Tak, testują na Rauta, bo są poniżej połowy i przegrają. Dobra, jeszcze jest, i teraz jedna kostka powoduje, że to jest bardzo ważny rzut. Akurat mam Fearlessa. To, dobra, to jeszcze słowo komentarza. Quality 3 plus. Zobaczmy, czy zdali. Zdali. Gdybym nie zdał, mają zasadę Fearless, co oznacza, że rzucam i na 4 plus się udaje. Więc chłopaki to wystali. Chłopak. Chłopak, dokładnie. Czekaj, ten miał wundy. Dobra. I tu od razu poprawnie się ustawiłeś. Zaszarżowałeś i po szarze odbijasz się cal. Więc jesteś akurat w calu, więc... No tak, no bo tak czy siak zostajemy w tym punkciku. Czyli tu będzie kontestowane co najwyżej. Ja. Ale dobrze. Tak mi rób. Dobrze. Wiem, co się stanie, wiesz, niestety. Ja już niestety wiem, co się wydarzy dalej. Czyli tym walkerem nie muszę tu podchodzić, a tu mogę wjechać APC. To był moim zdaniem zwycięski rzut, wiesz? Możliwe. To, że wystał tam? Tak, bardzo możliwe. I strzelam po raz kolejny. Combat Walker ma 6 kości, po to, żeby ci wywołać morale, żebyś nie przylazł i nie kontestował. 6 kości na trójkach, AP1 i na 6 rendingi. No, jeden rending. Jest rending, więc już będzie blisko test na 6. Nie, jedna rana. I co to jest jeszcze stąd? To są AP1, czyli trójeczki będzie. Jeszcze jedna rana. Jeszcze jedna rana. Co? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że on wisi na jednym udzie? Ma 11 ma, więc... Dwie rany i moralkę teraz myślisz też, nie? Tak, teraz. O Jezu, już się wszystko burza chaosu. No. No nie mogę z tym okerem, po prostu nie mogę. Ile ty razy testowałeś? 3, 4? No 4 nie może, 3 testowałeś. Ale jest żółty, to chyba musi być farta. Tak, tak, pasuje. 4, 4, 3. Dobra. To kończy aktywację walkera, położyłem teraz twoim. Jeden walker został, tak? No. Jeden walker został. To jeszcze dwa walkery. A, tu położyłeś, dwa walkery. Ten pan pójdzie tu. Będzie kontestował. Czekaj, tylko on się przesunie tak o tu. Tak na ścika. Stanie sobie perfidnie pod ścianą i się baw. I handluj z tym. Dobra. To ja strzelam do niego artylerią. Jeszcze zmierzę, tylko czy sięgam? Możesz mieć ciężko. Sięgam. Spójrz, proszę. 30 cali? 30, no dobra. Jesteś nad pancerzem. No bo mnie wiesz, do tego i tam było też na krawędzi. Ale to... 30 cali, tak, 3 kości. Trafiam na trójkach. 2 trafienia, bez AP. Blast nie mnoży, bo jest jeden model. Trafienia bez AP. Proszę. Piszczony! Bywa. No, co jak nie morale, to fizyczna siła. Jak nie siłą, to młotkiem. No dokładnie. To koniec aktywacji i tobie został ostatni walker. Nic się nie zaharżuje. To po prostu się stanie. Dobra, jesteś w 3. I się baw, no. Dobra, ja podjeżdżam APC-em. No, to było oczywiste. Tu kontestujesz. Ty mi stoję, jak mi dobrze. Ci stoją. I to kończy grę. Teraz sprawdzamy zajęcie znaczników. Po co? Ten jest neutralny. Ten jest neutralny. Masz dwa. Są moje, więc elfy wygrywają. Czyli jaki jest wynik ostateczny? Dziękuję. Jeden punkt chyba wygrywasz, nie? Dobrze pamiętam? Dwoma. Jest 2-0. W sensie ja mam dwa znaczniki, dwa są zerowe. My de facto liczymy... Liczy się, czy jest więcej punktów, a tak, o ile to nie ma znaczenia. I tyle, tak. Punktacja. Czyli co turę ktoś zajmuje więcej, ktoś wygrywa, ale nie liczy się ile zajął, tylko czy wygrał. Nie. Ważne, na sam koniec czwartej tury ważne ile jest... To nie Stalingrad, że zajmujemy coś do południa, a po południu to tracimy i wow, udało się. Liczy się, kto zajął to powoli. Aha, no czyli powoli liczy się tylko ostatnia tura. Tak. Stan znaczników na koniec gry. Tak, miałem intencję tak powiedzieć, nie wiem, czy powiedziałem to. Nie, bo ja zrozumiałem, że się liczy co turę. Nie, w kontekście... nie skoruje się w żaden sposób. Czyli po prostu sprawdza, tylko czyli na koniec tury sobie sprawdzacie. Zajmujemy, tak? Gdy jest zajęty, możesz sobie iść, dlatego musimy wiedzieć, kto ma te znaczniki, tak? Bo możesz sobie zająć na początku tury i potem sobie, wiesz, akcja przeniesie się gdzie indziej, albo wszyscy zginą. Wiesz, przyzwyczajenie z innych systemów. Jasne. Że to mi co turę skoruje punkcik. Punkt. Na koniec mam, jak zajmowałem go 4 tury, to mam 4 punkty. Nie, tutaj jest tak, że po prostu na koniec czwartej tury, na koniec gry, jak go zajmuję, to wtedy go wygrywam, tak? Więc 2-0 wygrałeś, bo... Tak, bo teraz to jest ten jedyny moment, kiedy liczba znaczników tak naprawdę ma znaczenie dla zwycięstwa, tak? Ale tak w praktyce, nawet jeśli on by ustał, to tak czy siak była już kwestia zamknięta, mówiąc wprost. Bo wiadomo, że byś przyjechał tym APC-em,
tutaj, żeby kontestować ten. Tutaj bym kontestował. No to 1-0 by było. Tamten bym kontestował. To a byłoby... tak czy siak jest, masz 2-1. Więc tak czy siak jest to, tak czy siak jest to zwycięstwo. Po prostu zmieniła się wartość. Punktacji. Tak. Okej. Okay. No to fajnie. No to gratulacje dla elfów. No dobrze, moi drodzy, gra się zakończyła niemałym sukcesem kosmicznych elfów. Kosmicznych elfów. Powiedz mi, mój drogi, w twojej armii, co w tej grze było jakby te MVP, takim najlepszą jednostką? Co uważasz za twoją najlepszą jednostkę? Chyba protektorów, czyli ta biedna, pierniczona piechota. Tych kolesi, tych tutaj... żółtych, tak. Oni przez 3 tury atakowali, tak? Byli w stanie zadawać obrażenia, a później jeszcze, no dobra, wystali. Pochłonęli szarże Walkera, czyli bohatersko broniąc znacznika, blokując dostęp, dokładnie, blokując dostępu do swoich kolegów elementali, którzy przytrzymali znacznik na ostatnią rundę, więc tu chyba ich bym wskazał jako moich najlepszych zawodników. A u ciebie, Bartku? U mnie Goblin Walkery. Dobre na wszystko. I nie tylko może strzelają na daleki zasięg, ale też trafiają, więc to było bardzo groźne. Przeciwieństwo do orków, nie? To było zaskakujące dostać strzała z drugiej połowy stołu we wrażliwy oddział, więc tak. I to od orka. Od orka, goblina w puszce. A co u ciebie nie zagrało? Co u mnie nie zagrało? Zdecydowanie to, co widzieliście na początku, czyli szarża Stingerów. Dziewczyny miały 10 kości na dwójkach, wszystko weszło, natomiast nic nie zraniło, w sensie obrona orków była zbyt silna, więc nic nie zraniło i zostały zmiecione kontrą, więc to było najgorzej. To jest niby oddział do ataku na miękkie rzeczy, zaatakowałem średnio miękką rzecz, głaskaną, dokładnie, więc kontry po prostu nie wystały, więc to nie powinno tak wyglądać, ale wiecie, jakie są kości. A ty, Bartku, z czego jesteś najmniej zadowolony, z której jednostki? Ex aequo, moja biedna piechota, która nie zrobiła prawie nic. Ci tutaj, tak? Tak, po prostu przyszli i umarli. Zademonstrowali mechanikę morale. Świetnie, to wyszło. I jak się ją nie zdaje, i co się dzieje? Kawaleria coś zrobiła, ale... No zabiła te właśnie stykiery. Miała dwa oddziały. Ale miała zostać z niezerową ilością wundów. To był jej ten... To był jej cel. To był jej cel, tak. Utrzymać punkt. Twoi, jak oni się nazywają? Riperzy? Skorczerzy. Skorczerzy. Z Deadly, tak. Oni też... ich wystrzelali po prostu, nie? Tak, zniszczyli oddział z bohaterem i motorka, więc... Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podoba Battle Report. Mam nadzieję, że udało nam się zachować dynamikę. Cała gra na 2000 punktów. Czy wiecie, jaki to jest odpowiednik? Ja przepraszam, że porównam, ale jaki to jest odpowiednik punktowy mniej więcej do 40? To jest 1000 punktów? Około 1000, troszkę mniej niż 1000. Okay. Zależy od armii. Zajęła z odrobiną tłumaczenia, z takimi dopowiastkami 1,5 godziny, więc wydaje mi się, że całkiem dynamicznie to szło. Oczywiście jeszcze przy montażu trochę powycinam waszego mruczenia i przestawiania, bo to zawsze się dzieje. Ale ten, mniej więcej godzina 15. Sądzę, że to jest dobry czas jak na rozgrywkę. Niezbyt duża inwestycja czasu. Można zagrać sobie dwie gry na wieczór. Sam raz dla ludzi po 30 z dziećmi będzie. Sam raz dla emerytów. No dokładnie. Można grać z żoną, można grać z dziećmi, można iść do znajomych i też grać. Powiem szczerze, co mi się podoba. Bardzo mi się spodobało jako osoby, która grała w 40, nie grała nigdy w OPR-a i tylko obserwowała, jak ktoś gra, że jest rzut, koniec. Rzut, koniec. Nie ma rzut, kolejny rzut, przerzut. Wertowanie zasad? Wertowanie zasad już pomijam, nie? Bo są osoby, które znają zasady, nie muszą tego robić, nie? Później jest twoje rzuty, na przykład na save. Jeszcze mam zasadę, to jeszcze to przerzucę i jeszcze przerzut przerzutu, no, czego oczywiście nie ma, ale to żartuję trochę. I dopiero jeszcze później, a jeszcze strategem, a jeszcze to. I ja nie lubię strasznie, jak to, co się wydarzy w kościach, jest zmieniane później przez inne zasady. Nie lubię strasznie tego. A tutaj jest bardzo bezpośrednie to. Rzut na trafienie i to nawet nie trafienie i zranienie, tylko rzut na zrobienie krzywdy i zrób na obronę. I potem na serię, koniec. Tak. I ewentualnie liderka, nie? Ewentualnie liderka zostaje. Czasem jeszcze jest regen, jak ktoś ma medyka, ale... No to był chyba jeden i chyba nie zdążył. Ale nie było medyka, ponieważ zasada, która neguje medyka, więc to jest jakby jeden wyjątek, że jeszcze coś się rzuca. Także super. Mam nadzieję, że wam się podobało i jeżeli wam się podobało, to zapraszam do kolejnych Battle Reportów, nie tylko OPR-owych, na moim kanale. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wam za grę. Dzięki. Dzięki również.